Niemniej wyłącznie za zgodą sądu w państwie demokratycznym nie mamy do czynienia z tego typu działaniami. Jesteśmy na Wydziale Humanistycznym, w miejscu, w którym gościmy wiele różnego typu wystaw, w tym kilka wystaw Instytutu Pamięci Narodowej. No i dzisiaj ta wystawa nosząca tytuł Oczy i Uszy Bezpieki. Ta wystawa jest stosunkowo obszerna, jest dość duża, prezentująca metody inwigilacji społeczeństwa od roku 1956 do 1989, więc jest to dość duży okres czasu. I mamy tutaj też takie momenty przełomowe, jak Ludzie 70, Poznański Czerwiec 56 roku, więc ta wystawa jest dość przekrojowa. No to jest takie miejsce właściwie publiczne na uniwersytecie i studenci właściwie codziennie w dowolnym momencie mogą sobie tą wystawę obejrzeć i rzeczywiście z tego co widzę budzi ona dość duże zainteresowanie. Łącznie wystawa liczy kilkadziesiąt różnego rodzaju ikonografiki, bo to są fotografie, ale też różne plany sytuacyjne, różne schematy, mapki, które obrazują sposób i metody, techniki, jakimi funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa inwigilowali społeczeństwo w okresie istnienia Polski Ludowej. Część poświęcona jest samej też technice. Technika może być szczególnie interesująca dla tych, którzy się interesują właśnie, weźmy na przykład fotografią, jakimi typami aparatów fotografowano, oczywiście z ukrycia obywateli, którzy znaleźli się w miejscu dla nich no, niewskazanym z politycznego punktu widzenia, na przykład brać udział w demonstracji, która nie odpowiadała władzy. Stąd też fotografowano ich, aby ich później odnaleźć, ustalić i ukarać. Inwigilowano na wszelkie możliwe sposoby, jakie znała ludzkość, czyli czytano korespondencje, w sposób tajny przeszukiwano mieszkania, śledzono osoby. Są nic niezwykłego. Podobne techniki stosuje się i dzisiaj. Chodzi o cel zastosowania tego. Dziś powiedzmy jest to walka z terroryzmem czy przestępczością, a w tamtych czasach walka z ludźmi, którzy myśleli inaczej niż żądała tego partia.